Szanowni Państwo, artretyzm. Co to za cholerstwo? Co to za choroba? Czy można ją wyleczyć? Otóż na wstępie mojego filmiku chciałbym podziękować panu Romanowi Staniszewskiemu ze Szwajcarii. Panie Romanie, taka wiedza, którą właśnie mają ludzie, którzy są zbyt mali, żeby się przebić, żeby powiedzieć to całemu światu, powiedzieć to Polakom, są eliminowani. Dlatego dziękuję panu za pomoc przy tworzeniu tych filmików, gdyż każda wiedza naszych przodków, naszych potomnych jest warta odgrzebania i przekazania jej następnym pokoleniom. Myślę, że współpraca nasza będzie układała się pomyślnie. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć też o artretyzmie. Dolegliwości, wiecie Państwo, jakie są. Nie będę Wam tutaj kadził, że bóle nieznośne, nie można spać. Ale czym można wyleczyć ten artretyzm? Wielu z Was powie, niemożliwe. A ja twierdzę z panem Romanem, że jest to możliwe. Dlaczego jest to możliwe? Zawsze zajadacie się kurczakami. Weźcie sobie taką własną, świeżą kurę, zabijcie, ugotujcie, zjedźcie mięso, ale zostaną wam te chrząstki. Wiecie, jakie te chrząstki? To przeważnie kobiety lubią to ogryzać, bo to im najlepiej smakuje. Ale nie wiem, czy wiecie, że obgryzanie chrząstek w Stanach Zjednoczonych w celach leczniczych jest zakazane. Nie wiem, czy wiecie, ale zbieranie, suszenie, mielenie jest to nielegalna produkcja lekarstw. No, panowie hajterzy, no ruszcie, zgłębcie prawo amerykańskie, a przekonacie się, czy dziadek z Gór Świętokrzyskich mówi prawdę, czy też nie. To tak na marginesie. Ale chcę powiedzieć, jak można wyleczyć tą wredną chorobę. Otóż zbieramy chrząstki, suszymy, mamy młynek do kawy, mielimy te chrząstki i codziennie wpieprzajmy sobie jedną łyżeczkę tych chrząstek, popijając herbatą lipową. Po 2 tygodniach zapomnicie, co to jest ból, co to jest artretyzm. A po 3 miesiącach będziecie mogli dźwigać takie ciężary, jak dźwigaliście, będąc jeszcze zdrowym. Dlatego, szanowni Państwo, wiedza to jest potęga. Aby tą wiedzę posiadać, musimy się pochylić nad tymi, którzy tą wiedzę praktykowali i którzy robili wszystko, aby nasze nacje żyły zdrowo. Byli to na pewno jacyś znachorzy, jacyś lekarze, z czego nie należy się śmiać. Należy rozważyć. Ale gdy nie będzie lekarstw, gdy nie będzie aptek, gdy nie będzie lekarzy, co zrobicie? Ta wiedza, którą pan Roman i ja staramy się Państwu przekazać, będzie procentować. I nad tym radziłbym Wam się zastanowić. Dlatego powtarzam, artretyzm jest chorobą uleczalną. Tylko trzeba robić to, co po prostu Wam mówię. Ale to wtedy, jak nie będzie lekarzy, lekarstw, aptek i temu podobnych. Dlatego rozważcie sami. Jeżeli nie macie wyjścia, zastosujcie. A zobaczycie efekt. Dziękuję bardzo.